Cześć, jestem Damian. Jestem nauczycielem w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Bobowej w klasie gitary. Co roku u nas w szkole na wiosnę, kiedy małymi krokami zbliża się już koniec roku szkolnego, organizujemy u nas koncerty. Są to otwarte koncerty dla okolicznych mieszkańców, na których prezentują się uczniowie i nauczyciele. Niestety w tym roku taki koncert nie będzie mógł być zorganizowany, przynajmniej nie będzie mógł być zorganizowany w najbliższym czasie. Dlatego też postanowiliśmy jako taką namiastkę pokazać Państwu nagrania naszych uczniów, które uczniowie przygotowali specjalnie na ten koncert, a także są to nagrania archiwalne, które uczniowie i nauczyciele mieli gdzieś pochowane w swoich szufladach. Tak więc usiądźcie wygodnie w swoich fotelach, kanapach, krzesłach, ustawcie ekrany monitoru i zapraszam serdecznie na ten wirtualny koncert. No to ruszamy! Jako pierwszy zaprezentuje się Hubert Hadała, nasz uczeń, który przeniesie nas do bajkowej krainy i zagra nam piosenkę Krokodyla Gieny. A na jakim instrumencie gra Hubert? Ten obrazek wszystko tłumaczy. Chętnie zagrałbym coś dla Was na wiolonczeli, ale niestety nie umiem. Lepiej, żeby zagrała dla nas Amelia Soska, która zaprezentuje gonitwę Agnieszki Kaszuby. Do wiolonczeli mógłbym zagrać na gitarze, ale na gitarze zagra akurat moja uczennica Ania Kędzierska, która przeniesie nas do Ameryki Północnej, gdzieś może na Dziki Zachód i zagra nam etiudę Ragtime. Czas na zespoły perkusyjne. Usłyszymy dwa utwory. Jeden rytmiczny cyrkowi perkusiści. Następnie usłyszymy melodyczny utwór, arię na strunie G, transkrypcję utworu Jana Sebastiana Bacha. Thank you.
flecie. Co prawda nie na flecie prostym, tylko na flecie poprzecznym usłyszymy Judytę Urbanek. Judyta zaprezentuje nam utwór z Dalekiego Wschodu, dokładnie z wyspy Jawa. Będzie to Javanes Claude'a Bollinga. W związku z tym, że zapowiedzi nagrywam w domu, muszę też czasem zająć się dziećmi. Więc zapowiemy razem z moją córką Zuzię Gnutek, która zaprezentuje nam arabeskę sentymentalną. A ty umiesz grać na pianinie? Chyba jeszcze nie. Teraz usłyszymy Dawida Szymczyka, który wykona nam bajkowe opowieści Krzysztofa Hardzina. Ciekawe, co to za bajka będzie, co? No. A ty umiesz grać na saksofonie? Nie. Odpowiedziałam nie. A myślisz, że myszka Miki umie grać na saksofonie? Tak. Tak? Thank you.
Jako następną usłyszymy Wiktorię Koszyk, która na skrzypcach zagra nam Obertasa Henryka Wieniawskiego. A jak myślisz, myszka Miki umie grać na skrzypcach? Tak. Tak? Powiedziałam tak, będzie tak. A chciałabyś nauczyć się grać na skrzypcach? Tak. A co to są skrzypce? Taki instrument, że ma smaczek, ma zakręcony róg jak wiolonczela. Jak wiolonczela? No. Taka mała wiolonczela, tak? Taka malutka wiolonczelka. Nie chcę mieć urwanej głowy. To teraz posłuchamy coś tanecznego. Lubisz tańczyć? Tak. A do jakiej muzyki najbardziej? Krainy lodu. Do krainy lodu. No tak. Ale teraz usłyszymy melodię ludową. To chyba w krainie lodu nie ma ludowych piosenek. Usłyszymy w moim ogródecku w wykonaniu zespołu folkowego. Dziewczyny właśnie wyszły na spacer, więc ostatniego wykonawcę zapowiem już sam. Jako ostatni zaprezentuje się Filip Skórski, który zagra na trąbce utwór jakże pasujący na ten czas Witaj Majowa Jutrzenko. Tym oto sposobem nasz wirtualny koncert dobiegł końca. Mam nadzieję, że nagrania naszych uczniów Wam się podobały. Jeśli tak, to dawajcie kciuki w górę, udostępniajcie nagranie, komentujcie. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się już na żywo. A tymczasem przenosimy się do szkoły muzycznej, do sali koncertowej, gdzie Pan Dyrektor chciałby Wam jeszcze przekazać parę słów. Witam serdecznie. Nazywam się Robert Gryzik, jestem dyrektorem Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Bobowej. Zapraszam dzieci i młodzież do nauki gry w naszej Szkole Muzycznej. Szkoła nasza prowadzi dwa cykle nauczania dla dzieci młodszych w wieku od 6 do 9 lat, cykl 6-letni, oraz dla dzieci starszych w wieku od 10 do 16 lat, cykl 4-letni. W naszej szkole prowadzimy naukę na następujących instrumentach. Skrzypce, wiolonczela, gitara, fortepian, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka oraz perkusja.
Uczniowie naszej szkoły osiągają duże sukcesy w konkursach muzycznych o randze regionalnej oraz ogólnopolskiej. W związku z sytuacją epidemiologiczną zapisy naszej szkoły odbywają się drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.szkolamuzyczna.bobowa.pl. Serdecznie zapraszamy!